Na Instagramie padło pytanie, jak przenieść wzór na ciemną tkaninę. Akurat będę to teraz robić, więc pomyślałam, że przy okazji nagram Wam krótki film. Krótki i nieprofesjonalny, bo niestety nie mam czasu na bawienie się w powtarzanie ujęć. Trochę mi się z tym haftem spieszy. Wzór mam już przeskalowany i rozrysowany, bo trochę tych trąbek już powstało, Tak jak widać. Będę haftować kolejne. Więc o skalowaniu będzie przy innej okazji. A więc do sedna. Przenoszenie wzoru na ciemną tkaninę. U mnie jest to sukno. Pokażę Wam metodę, którą ja stosuję do sukna, i u mnie się sprawdza. Ktoś inny może to robić inaczej. Wzór odrysowuję na flizelinie. I tutaj uwaga: mamy dwa rodzaje flizeliny: z klejem i bez kleju. Jeżeli mamy flizelinę z klejem, wzór nanosimy na stronę, na której tego kleju nie ma. Aby nie było problemów z prasowaniem, strona z klejem idzie od strony materiału. A czemu mówię o problemach z prasowaniem? Ponieważ pamiętamy, że hafty prasujemy zawsze po lewej stronie, więc jeżeli flizelina będzie od tej strony, to nam się po prostu przyklei do żelazka. I tutaj mamy pierwszą pułapkę, na którą możemy się nadziać. Jeżeli rysujemy na flizelinie z klejem, musimy pamiętać, żeby ten wzór narysować w odbiciu lustrzanym. Potem przykładamy go w odpowiednim miejscu, w którym ma haft być rozmieszczony, i przypinamy dokładnie do sukna, żeby nam się nie przesuwał. Tutaj zdradzę Wam jeszcze mój sekret, co robię, żeby nie przypiąć wzoru do obrusu. Pod sukno podłożyłam sobie taką grubą folię, jaka jest używana do rzutników szkoleniowych. Po przypięciu cały wzór będę dokładnie przyszywać do materiału. Wzór mam już przyszyty. Ktoś może zapytać, dlaczego nie przykleiłam go żelazkiem. Teoretycznie mogłabym co zrobić, nie musiałabym wtedy nic przyszywać, ale flizelina pod żelazkiem może mi się troszeczkę pomarszczyć, a drugi powód jest taki, że ten haft to jest haft do rekonstrukcji historycznej. On będzie na furażerkach for, na dla woltyżerów piechoty księstwa warszawskiego, no i ta flizelina nie za bardzo tutaj pasuje. Więc po wyhaftowaniu wszystkiego ja ją bardzo dokładnie odetnę, a przyklejoną flizelinę byłoby mi bardzo trudno obciąć. Haft mam już przyszyty. Teraz rozepnę go sobie na tamborku. Wiem, że nie każdy lubi haftować na tamborkach, ale ja akurat lubię, ponieważ one mi bardzo dobrze stabilizują tkaninę. Sukno będzie naciągnięte, nic mi się nie pomarszczy i haft będzie równy. I teraz przechodzimy do przenoszenia wzoru. Przenoszę go za pomocą igły z nitką. Do przenoszenia używam dokładnie tej samej nitki, którą będę wykonywała haft, żeby inny kolor nam po, po wyhaftowaniu przez ściegi nie przebijał. I teraz kwestia węzełków. Przy hafcie węzełków nie używam. One się potrafią bardzo nieładnie później na prawej stronie odbić. Tutaj mam węzełek. Bo nie jest to jeszcze haft, tylko sam jakby podkład przenoszenie konturu, ale ja tak zacznę szycie, że ten węzełek będę mogła później odciąć i też go nie będzie. Czyli uwam igłę daleko od wzoru. I ten węzełek będzie później odcięty. I samo przenoszenie wzoru. Jadę dokładnie po narysowanym wzorze, ściek po ściegu. Teraz na co Was uczulam, bo się wydaje, że to jest niby takie proste i mało skomplikowane, ale można igłę wbijać pod kątem prostym, tak jak ja to robię. A można wbijać jak przy zwykłym szyciu. Ten sposób. Jeśli chodzi o przenoszenie wzoru, tę metodę odradzam, ponieważ kiedy igła wchodzi nam pod innym kątem przy suknie, która jest grubym i mięsistym materiałem, nitka nam się schowa i ten wzór nie odbije nam się na tyle dobrze, żeby nam się wygodnie haftowało. Jeżeli igłę wbijam pod kątem 90 stopni, wzór odbije nam się lepiej. Już coś widać, prawda? W ten sposób lecę sobie dookoła całego konturu wzoru. Wszystkie środeczki zaznaczam. I jak już mam wszystko przeniesione na prawą stronę, mogę zacząć klasyczne haftowanie.